Jest lepiej, a będzie dobrze. Dostałem maila od słuchacza z Krakowa, który skarży się na nowe zasady parkowania w jego okolicy. Nigdy nie miałem problemu z parkowaniem pod domem, ale wzięły się za to władze i jest źle. Przesunęły znaki, tam nastawiali słupków, tu dali zakaz. Zamiast jak od lat pozwolić na jednokierunkowej parkować na ukos do krawężnika, każą stawiać równolegle do niego i miejsc parkingowych zaczęło brakować. Słuchacz wysuwa śmiałą sugestię, że w urzędzie miasta są kretyni. Wcale nie, 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 nie. Żółć i gorycz oraz inne wydzieliny, w tym czarna ślina, które wylewają się ze słuchacza, są wynikiem niewiedzy o mieście. W każdym szanującym się mieście jest departament do spraw walki z wygodami mieszkańców. Departament na bieżąco analizuje sytuację w mieście i tam, gdzie mieszkańcy nie mają problemów, wkracza do akcji, tworzy problem, w myśl zasady jest dobrze, będzie dobrzej, a ma być ładnie. Właśnie ładnie, estetyka. Bo tak, jedno auto jest dłuższe, drugie krótsze, nie? I zaparkowane prostopadle bądź na ukos wyglądają nierówno. Aut zaparkowanych wzdłuż krawężnika jest po pierwsze mniej, a po drugie stoją w linii prostej i ulica ładniej wygląda. Z góry. Choćby na mapach Google Satellite View. Jest to, słuchajcie, piękny przykład walki państwa z ojczyzną. Na poziomie rządowym, centralnym wygląda to jeszcze bardziej imponująco.